sportu i rekreacji. Bardzo proszę, proszę. Aha, ja jeszcze mam... Musimy zmienić uchwałę, ponieważ wypadło nam zadanie zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych w ramach zadań powierzonych, o którym sobie parę razy mówiliśmy tutaj. Wypadło nam dlatego, że ZIS stwierdził, że to jest za mała kwota, ponieważ na każde takie zadanie trzeba przygotować odpowiedni projekt. No i ja znalazłem firmy, które takie urządzenia mogą przygotować za 2-3 tysiące złotych od urządzenia. A ZIKID oczywiście ma takie firmy, ZIS, przepraszam, ZIS ma takie firmy, które, u których takie urządzenia kosztują 6-7 tysięcy jedno. Więc dlatego ta kwota, która jest na przykład, jest za mała zdecydowanie. No i zdecydowaliśmy się nam przeznaczyć te fundusze na zadanie zespół szkół ogólnokształcących nr 11. I to finansowanie zadania, które było uchwalone na poprzedniej sesji, i wymiana nawierzchni boiska i zagospodarowanie terenów zielonych w ramach inwestycji. Ja bym chciała, bo już mam przygotowaną tutaj poprawkę, że paragraf pierwszy, bo wszystko jest dobrze, tylko jest źle napisane troszeczkę, otrzymuje drzwi, paragraf pierwszy. Rezygnuje się z zadania powierzonego w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych, osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej pod nazwą zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych, kropka. Zwolnioną kwotę w wysokości 11 800 przeznacza się na zadanie pod nazwą dofinansowanie wymiany nawierzchni boiska i zagospodarowania terenów zielonych ze Wspólnej Szkół Ogólnokształcących nr 11 w zakresie inwestycji. Pani Małgosia. A ja mam takie pytania. Nie słyszałam początku, przepraszam, może było powiedziane. Chciałam zapytać, czy tylko i wyłącznie te ceny to jest to, co spowodowało, że to zadanie zostało odrzucone? Znaczy ceny dlatego, że każde zadanie, mieliśmy trzy miejsca, w których chcieliśmy to, żeby to wyrzucić. Jest to Park Domski, są to Wysokie Brzegi nad Działuchą i trzecim było... Trzy miejsca, które... Że? Na Podgórskiej, tak, dokładnie. Trzy miejsca, w których chcieliśmy te urządzenia postawić. No i ZIS powiedział nam, że w takiej cenie, no to oni zrobią jedno urządzenie i jeden projekt. A tak jak mówiła pani, pan Pawłosiu, pani doda te projekty, które ja tam pani dałem. Tam rzeczywiście były 2-3 tysiące urządzenia, a ZIS napisał, że takie urządzenie potrzebują 6-7 tysięcy według ich stawek. To znaczy, ja dlatego się nad tym zastanawiam, bo wydaje mi się, że tak, no jedyne takie miejsce, w którym faktycznie jakoś możemy zagospodarować, to jest Park Domski. Tam kiedyś była ścieżka zdrowia, były zresztą takie pomysły, żeby jakoś próbować to odnowić i zapoczątkować. Nie wiem, czy mimo wszystko nie powinniśmy się po pierwsze pokusić o to, żeby jednak jakoś zacząć, bo od czegoś trzeba zacząć. Może w tym Parku Domskim, ja przynajmniej bym tak postulowała, żebyśmy chociaż, nie wiem, to jakieś jedno urządzenie tam spróbowali postawić, bo najłatwiej jest przesunąć, jak już zrezygnujemy i nie zaczniemy, to nigdy z tego nic nie będzie. To jest moja jedna uwaga. A druga uwaga jest taka, w zasadzie zanim uwaga, to pytanie właśnie, dlaczego Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11, czy wiemy jakie środki idą na tą szkołę, czy nie, to jest Hebrowska, to jest Wilka Berwińskiego. Znaczy była rozważona jeszcze możliwość szkoły podstawowej 38, która też zgłosiła się z propozycją zadania. Oni tam tak samo chcą zrobić wymianę boiska, tylko dostałem cennik od ZIS-u i wymiana boiska w szkole podstawowej nr 38 kosztuje 250 tysięcy. A tutaj i zrezygnowaliśmy. Tutaj według pisma, które dostaliśmy, jest to 30 tysięcy złotych, nie ma wszystkich prac wykonanych. Tu robią, tu chyba jakąś inną nawierzchnię, tańszą stosują po prostu, ponieważ jest tak, jak mówię, 250 tysięcz złotych. I z panią z 38 ustaliliśmy, że odpuścimy zadanie wymiana boiska i dlatego dostaliśmy też pismo radosną szkołę, żeby przyszło do No właśnie, chciałam do tego nawiązać, bo mamy taką sytuację, proszę Państwa, i tu rozmawiamy z panią przewodniczącą Komisji Edukacji, panią Szafranic. Mamy przedszkole numer 80. Mhm. Tak.
przedszkole z ulicy Kotlarskiej, to jest przedszkole numer 80, naprawdę bardzo dobrze zarządzane, przeprowadzone były regularnie remonty, więc to jest, trzeba powiedzieć, takie przedszkole, które dba. I oni już zwracali się w ubiegłym roku o to, żeby pomóc im sfinansować zakup urządzeń ogrodowych do placu zabaw i wykonanie bezpiecznego podłoża do drewnianych urządzeń. Nie, dlatego że to dotarło do Komisji Edukacji i do Komisji Ochrony Środowiska. Nie wiem, dlaczego nie dotarło do Komisji Państwa. Myśmy analizowali to. Ponownie przyszło pismo już kolejne w ubiegłym tam miesiącu. I teraz, proszę Państwa, my przynajmniej, może w imieniu komisji powiem, kwota nie jest podana, ale to jest przedszkole. To nie jest jakiś duży obszar. Nie chcę tutaj się wypowiadać w imieniu całej komisji, bo myśmy tego, znaczy myśmy stwierdzili, że my nie mamy środków na razie. I z tego co widzę, tych środków możemy nie mieć w przyszłości. Być może jest podobna sytuacja w Komisji Edukacji, bo wiecie Państwo, jakie tam są potrzeby. Czy może tę kwotę nie powinniśmy przeznaczyć na to przedszkole numer 80? Nie mówię, że remont boiska czy wymiana nawierzchni nie jest istotna, ale skoro do tamtej placówki jakoś tam pomagamy finansowo i to, te kwoty są niemałe, to może po prostu to zadanie zamienić albo zastanowić się jeszcze raz, przepatrzeć, jak wygląda ta sytuacja w tym przedszkolu numer 80 i może byśmy się nad tym mogli pochylić. Znaczy, ja jestem w stanie się pochylić, tylko nie wiem, czy mamy czas. Zadanie jest zmieniane i to już jest marzec. No ja dostał to tydzień temu, to być może ja bym to wszystko... Po połowie środki podzielić? Teraz? No ale po połowie nie da się podzielić, bo ja nie da się 800 się podzielić, to nic z tego nie ma. Tylko że wiecie Państwo, no małe tutaj dzieciaczki, może się Pani, jeżeli uzna Pani Przewodnicząca Komisji Edukacji wypowiedzieć, bo też zna to przedszkole. To jest bardzo dobre przedszkole i by się to naprawdę bardzo przydało i byłoby potrzebne, zwłaszcza, że tutaj Pani w ubiegłym roku pisze, że dwa lata temu w trakcie powodzi urządzenia drewniane zostały zalane i część z nich nie nadaje się obecnie do użytku, a koszt naprawy przekracza ich wartość. I oni, no i oczywiście piszą, że ogród przedszkolny jest otwarty dla rodziców i okolicznych mieszkańców w godzinach otwarcia przedszkola, jest miejscem zabaw też dla ich wychowanków. No, aha, przepraszam, jest koszt. No. Pragnę dodać, iż z rozmów prowadzonych z branżowymi wykonawcami koszt placu zabaw to około 25 tysięcy, a koszt wykonania bezpiecznego podłoża to około 11. To akurat może po prostu mogliby wykonać to podłoże, a resztę jakoś sobie już też ściułać. Gdzieś tam by mogli zdobyć. Hmm? To jest moja propozycja. Nie znam sytuacji, więc... Ja tutaj odpowiem na dwie pierwsze rzeczy, która na początku jest pojawiała się. Mam taką uwagę i to jest, musimy coś z tym zrobić i musimy w jakikolwiek sposób wyrazić kiedyś swoją opinię. Bo nie, my jako ludzie dorośli jesteśmy w stanie sprawdzić ofertę na przykład sprzętu sportowego, ofertę usług budowlanych i dostajemy informację, która jest informacją rynkową. To kosztuje tyle i tyle. Jeżeli poprosimy kogokolwiek z miasta, zawsze to kosztuje co najmniej dwa razy więcej. Dla mnie ta dysproporcja jest niezrozumiała. Czy oznacza to, czy zależy, to kosztuje, zależy kto pyta, czy to jest po prostu już takie działanie urzędników, że nie są się z pieniędzmi, bo to nie są pieniądze ich. I w tym momencie my byśmy to zrobili. Gdyby ktokolwiek przekalkulował, stwierdził, że te pieniądze wystarczają. Nikt nas nie słucha kompletnie. I czy ZIS-u nie obowiązują przetargi w takim razie, prawda? No nie wiem, czy to jest, ale ja już teraz Ci wiem, bo kupując na zasadzie zwykłej do placówki, pytam o coś i wiem, że kosztuje dwa razy mniej niż to, co słyszę z miasta. I teraz druga sprawa. Ja tutaj to pierwszy raz słyszę o tym, że taka propozycja padła przedszkola, ale w gruncie rzeczy, gdybyśmy rozmawiali na tym, jeśli chodzi o zadania Komisji Sportu, to przede wszystkim jest to tak zwane raczej szkoły, raczej kluby i ogólnie dostępne tereny. I teraz żadne przedszkole nie pozwoli sobie na to, żeby to był teren otwarty cały czas. Przedszkola, plac zabaw. W tym momencie my rozmawiając na ten temat, rozmawiając z dyrektorem, tam się nie tak dawno, oni wcześniej nie mieli możliwości inwestowania w swój teren sportowy, nie mieli niczego. Z tego powodu, że nie był do końca ich. Obecnie jest.
I to, że dostają troszkę więcej pieniędzy na infrastrukturę sportową, to tylko z tego powodu, że wcześniej nie dostawali nic. Tam nie było nic zrobione przez wiele, wiele lat, ponieważ teren nie był ich. A teren jest otwarty, tam mnóstwo młodzieży przychodzi, tam są boiska otwarte, a jeżeli będzie jeszcze przygotowane cokolwiek, to tym bardziej zwiększy się, a jest potrzeba. Ponieważ, proszę Państwa, następna sprawa, boisko, które Orlik, które został wybudowany obok, jest tak naprawdę niedostępny dla młodzieży miejscowej. Ponieważ, żeby się zapisać, grupa na przykład chłopców, która chciała się zapisać, grać, porezerwowane, to zobaczcie, ile samochodów stoi z obcymi rejestracjami, które przyjeżdżają po południu i drużyny dorosłych grają do późnego wieczora, młodzież się nie dostaje. Taka jest prawda. I każde boisko ogólnodostępne, gdzie nie ma tego typu chorych zapisów, gdzie przychodzi ktoś, bo zakład pracy sobie zamówił, firma sobie zamówiła, to nie będziemy, do niczego nie dojdziemy. A tam jest naprawdę potrzeba pieniędzy, bo oni zrobią coś dobrego. Znaczy ja chciałem tak jeszcze powiedzieć, że nie chciałem, żeby to wyglądało, że prośko sfamoruzujemy czy nie porozumiemy. Po prostu przez ostatni rok zrobiliśmy wszystkie zadania, które do nas dostaliśmy w pisma o tych sprawach. Wszystko zrealizowaliśmy. Po prostu nie możemy zrealizować tego zadania w szkole podstawowej 38, bo przekaże to znacznie nasze możliwości finansowe. No i tak to wygląda. Na pewno wszystko, co jest na bieżąco. To pisma, które nie dostaliśmy, więc ciężko się oglądać do tego, bo nie znam do końca sytuacji. A nie da się tam tych boisk na przykład. To znaczy ja faktycznie, ja bym jednak prosiła, żeby się przychylić do tej sugestii. Trudno mi powiedzieć o niej, dlaczego to pismo tam nie trafiło. Natomiast ma pan rację, panie Mieczysławie, w sprawie Orlika. Z tym, że może wyjaśnię, na czym polega problem. Z Orlikami jest tak, proszę Państwa, bo rozmawiałam akurat na ten temat z ZIS-em, że na ulicy Grochowskiej Orlik został oddany pod zarząd dyrektora szkoły. I to dyrektor szkoły ustala grafik. On oczywiście działa według pewnych wytycznych, czyli tak jak Pan mówi, zakłady pracy sądzę, że tam nie mają racji bytu. Dlatego, ponieważ są pewne wytyczne, że najpierw to są jakieś kluby sportowe, stowarzyszenia, miejskie, dzieci ze szkoły i tak dalej, ale tym wszystkim kieruje pani dyrektor. I to jest też pewne niebezpieczeństwo, że dyrektor szkoły tutaj jakby to jest jego tylko działanie, prawda? I tutaj jest nasza duża rola jako Rady Dzielnicy, ponieważ my możemy w pewnym sensie kontrolować dyrektora, no, że tak powiem, rozmawiając, udzielając pewnych sugestii, prawda? Wspieramy finansowo albo nie wspieramy finansowo. Nie chcę, żeby to zabrzmiało jako szantaż, ale no, jakiś mamy wpływ. Jedyną osobą, która decyduje o tym, jest dyrektor. Jeżeli byśmy się zwrócili do ZIS-u na przykład, że uważamy, że to jest niesprawiedliwe, czy jakieś tam, czy dzieci nie mają dostępu, to się w mieście nie może zrobić nic. Jedyną osobą jest dyrektor szkoły. Natomiast wydaje mi się, że te dzieci, zwłaszcza jeśli było jedna prośba w ubiegłym roku, teraz jest druga ponownie wpłynęła, nie są to aż takie duże koszta. Pewnie w przyszłym roku też na zespół szkół pójdą duże pieniądze. Wiecie Państwo dobrze, bo Pan, Panie Mieczysławie, pracował i pracuje w Komisji Edukacji, że o ile szkoły można jakoś wspierać, to z tymi przedszkolami i żłobkami jest dużo większy problem. Panie Bogosiu, ale tam jak usłyszałem, że tam chyba godzina jest dostępna dla mieszkańców w czasie pracy przedszkola. I ktoś tutaj dezinformuje nas, bo teren tego placu jest na pewno niedostępny, bo nie ma takiego przedszkola, które poza swoimi godzinami kogokolwiek puszcza na teren. Ja nie wierzę w to. Proszę mi powiedzieć, czy ja się mylę, czy po prostu ktoś jednak prowadzi politykę dezinformacji. Ile jest to czynne? Robimy to dla dzieci, proszę Państwa. No młodzież jest też ważna, ale te dzieci też są istotne. Czyli chodzi o doposażenie placu, który jest zamknięty do przedszkola. Nie, który jest otwarty dla mieszkańców w godzinach pracy przedszkola. Aha, czyli dzieci nie mogą być przedszkolne, bo w tym czasie... Ale dlaczego? Nie. Jak Pani może pracować? Nie. Państwa, wracam do tego, co było na początku w tej komisji uchwalone, czyli te urządzenia rekreacyjne, typu tam jakieś podnoszenie się i tak dalej. Ja osobiście uważam,
że te urządzenia po prostu się nie nadają w ogóle, bo mam doświadczenie z starym dzielnicy, żeśmy je montowali i w ogóle praktycznie mało kto z nich korzysta. Także to jest dobry pomysł, że z nich zrezygnowano w ogóle tam cykl, że to wycenie, że to jest za wysoko i tak dalej. Ale ja uważam, że na przykład świetnym nie urządzeniem, ale świetnym po prostu takim zestawem do zabaw i gier są stoły ping-pongowe. Są bardzo po prostu oblegane przez młodzież. Na przykład taki stół tam gdzieś na białą zamontować, albo na podgórze i tak dalej. Będzie stół dla... Znajdzie się, no właśnie. Będzie taki stół dla ludzi, dwóch tak zwanych, którzy będą się siedzieć. A jak często pan ma na białka? Jak często pan bywa na białka? Zapraszam, dzisiaj zobaczymy, co tam robi. Młodzież na pewno. Przy szkole podstawowej są bardzo młodzi. Przy szkole, tak. Ale nie mówimy, że tam może się okazać, że stół ping-pongowy postawiony. Dąbia, to nie jest nic. Proszę Państwa, ja przepraszam, że mogliby najlepiej odesłać do wniosek z powodu projektu komisji. Ja to rozważy jeszcze raz. I sesja następna będzie 19 kwietnia, bo zajrzę do kolei. Tak, już super. Jeszcze pani. To znaczy, jeżeli chodzi o szkołę Przybylka Wilińskiego, ja rozmawiałam z panem dyrektorem w styczniu na ten temat przed podjęciem naszej uchwały i najpierw projektu Komisji Edukacji. I pan dyrektor, no owszem, mówił, że ma tak duże potrzeby, ale powiedział, że może to zadanie etapować, jak zresztą większość zadań. I tak ponad 30 tysięcy na ten pierwszy etap według naszej rozmowy jest wystarczająco. Także myślę, oczywiście jakbyśmy mu dali więcej, to pewnie jakiś większy zakres zrobił wtedy tych robót. Natomiast jeżeli chodzi o przedszkole 80, to istotnie dwa pisma przyszły. W lipcu było ubiegłego roku pierwsze pismo z tą prośbą. Teraz na komisji marcowej było omawiane już drugie pismo. I tam w tym piśmie, ja go nie mam akurat przy sobie, ale jest w Radzie, także tutaj pani Wasza, jeżeli jest taka potrzeba, pani Mieczysławie, to to pismo za chwileczkę może przynieść. Jest, pani dyrektor poprawa się podpisała pod tym i informuje nas, że to ten odwrót jest wykorzystywany przez dzieci z osiedla tutaj, prawda? Godzina, w okolicy, tam chyba na tym piśmie są godziny. Także jeżeli pan czuje niedosyt, możemy zobaczyć u pani. Czy na wiosnę w maju na przykład po godzinie 16 czy 17, jak się zamyka przedszkole, czy do godziny 20 czynne jest, że mogą przyjść rodzice, przyjechać z wózkami, z dziećmi, czy czynne są? To mnie interesuje. Nawet jeżeli nie będzie do 20, tylko do 17 czy do 18, no to jest to jakaś możliwość. Chciałem tak jest czynny podpowiedzieć, bo orliki akurat mają to do siebie, że one tak naprawdę w całym Krakowie no, są obiektami zamkniętymi. No i przykładowo poprzednie wakacje, jak szkoła ta jedna dla niepełnosprawnych się wyparła już prowadzenia jako organ tego orlika, zrezygnowała z zarządzania tym orlikiem. Przez całe wakacje ten orlik był po prostu zamknięty i dzieci po prostu przez siatkę na niego sobie fajnie patrzyły. A jeżeli chodzi o wojska na terenie dzielnicy drugiej, to tak. Szkoła podstawowa 38, Wilka Werwińskiego, przykładowo Krakowski Szkolno-Ośrodek Sportowy, to są wojska ogólnodostępne, gdzie faktycznie ludzie, młodzież po prostu tą ten sport uprawia. I tą harcerza też jest ogólnodostępne. Także ja bym był jednak za tym, żeby ogólnodostępne tereny po prostu dofinansowywać, a nie zamknięte obiekty, które są po prostu zamknięte. Się nic korzystać nie da, korzysta się za to, że się płaci. Jestem przekonany, że w statucie przedszkola jest zapisane, że jest zamknięte. Tutaj nie ma dyskusji, bo to jest tak zwane darodawcze. Jeżeli pani dyrektor pisze, że otwarty dla rodziców i okoliczni mieszkańcy na godzinach otwarcia się przewodniczący. A w sobotę i niedzielę? Pani prawie co pisze. A w sobotę i niedzielę, kiedy ludzie mają czas na spacery, że nie da będzie. Proszę Państwa. Proszę Państwa. Proszę Państwa. Proszę? Tak, również Wielkanoc może pani przyjść. No to. Jest otwierany społecznie i społecznie utrzymywany w te dni. Myślę, że jeżeli pani z przedszkola pisze taką informację, to jest ta informacja też pewna, nie wyssana z palca. Nie, ja i wiele kobiet, pani Mieczysławie, a jestem matką trójki dzieci, do południa korzysta naprawdę z małymi dziećmi z takich form. A niestety na terenie naszej dzielnicy nie mamy takich miejsc za dużo. Tak,
Tak, proszę Państwa, to się nie ma naprawdę zakłócić, jest potrzebniejsze, bo wiadomo, że wszędzie jest potrzebne i w przedszkolu, i w szkołach, takie miejsca. Myślę, że ja zgłaszam, że najpierw wniosek o odesłanie z powrotem do komisji. Niżej komisja nas spokojnie po prostu zaznajomi i pozwolicie na następnej sesji obradować nad czymś. Dwa słowa. Jeszcze Pan Kalista, głosujemy na ten wniosek. Jeśli chodzi o potrzebny zakres, tych urządzeń dla dzieci, to to nie jest pierwszy i ostatni i jedyny przykład, kiedy takie potrzeby są. Naprawdę nie ma z jakich pieniędzy tych potrzeb pokrywać. A chodząc po, ja też na Komisji Edukacji, chodząc po tych placówkach, kilkukrotnie mi to zgłaszano i zawsze te potrzeby gdzieś są lokowane na końcu, jeśli chodzi o Komisję Edukacji i nie ma szans tego sfinansować. I pomysły są w kierunku Komisji Środowiska, bo to zazwyczaj na terenie zielonym jest. W ogóle musimy się zastanowić nad tym problemem i jakąś wydobyć ścieżkę finansowania tych potrzeb. Dziękuję. Dobrze, proszę Państwa, ja zgłaszam wniosek o odesłanie projektu do komisji i opracowanie na następny. Kto z Państwa jest za? Tyle, że tu ta komisja się zgłosiła. 4. 13 za. Kto jest przeciw? Ja. Kto się wstrzymał? Zobaczymy, po zdjęciu tego placu.